Dzisiaj Manu, tutaj Sebo i dzisiaj mam zamiar zrobić krótki live z mojego miejsca. Dobra, bez gadania. Zaczynamy. Mam przed sobą dwie gry zakupione w Empiku. Jedna gra to jest z premium. Oczywiście Games. Dwie gry. GTA Episode from Liberty City, no, której jesteśmy Amerykanie kolegom. Kolegom Tony'ego. I musimy... Jesteśmy Luisem. Jesteśmy kolegą do niego, jesteśmy Luisem i musimy pomóc mu w branży. Rozwinąć się, zlikwidować... No po prostu... Zlikwidować wrogów do niego, tych, co im nie pomagają. Ja mu nie pomagałem. A druga gra to jest The Ball, The Ghost Untamed, też z GTA Episode from Liberty City. To się jest Johnem, członkiem gangu motocyklowego, którym pod nazwą The Lost i Ciepo. No. Trząsiemy gangiem trząsiemy. To jest jedna gra. Druga gra to się to jest klasyka Electronic Arts. Nazywa się Electronic Arts i Krytek stworzył tą grę. I nazywa się Crysis 2. Wcielamy się w żołnierza Alcatraza, który ma uratować Ziemię, ponieważ obcy niszczą niszczą Ziemię. Miałem super kombinezon, wszystko możemy. Bardzo super. Tu jest multiplayer, podłączenie do Electronic Arts, kontrol, lewej kod, jest wszystko. Jest na multiplayer, można grać. A trzeba było uratować Nowy Jork. No, to jest druga gra, jeśli nie. To się przybliżę. Pierwsza. Druga. Tylko że tą pierwszą grę kupiłem w Empiku w Warszawie. Tak samo tą w galerii. Szykuję się teraz do kupienia GTA San Andreas. To będę miał już prawie... będę miał już całą kolekcję. Zostanie mi kupię jeszcze GTA San Andreas, to zostanie mi GTA 4 kupić. I będę miał prawie całą kolekcję, bo nie mam jeszcze GTA 5. Ale... Jakby powiedzieć... Może w następnym miesiącu. W lutym albo w marcu będę jechać, to sobie kupię. Tak, jeśli... Więc, mogę powiedzieć, te dwie gry, ta gra jest super, powiem wam. Jest trochę przemocy, można się wściekać i grać online z innymi graczami, co jest Games for Windows Live.
innymi graczami, jest dużo przemocy. Ściekałem się, musiał powtarzać. Oczywiście nie na kodach, tylko legalnie. Trudno było mi, ale przeszedłem 3 razy tą grę. Super. Tak samo to motocyklistu. Ten The Lost, Gangiem The Lost przeszedłem też 3 razy. A teraz będę miał zamiar przechodzić Crysisa 2 z klasyki. Obiecuję, że jak przejdę, to zrobię wam krótką serię. Może bym krótką serię zrobił tego, tym super żołnierzem. Może bym zrobił tak, że zapomniałem. Jak mi się uda, to mogę zrobić dla was tą krótką serię i już tam misji nagrać. Tylko jeszcze coś muszę obczaić i o, możemy grać. Więc jeśli się uda, u kolegi muszę odpalić test na Windowsa 7, a ja mam 8, więc kolega musi mi pomóc trochę przekalibrować tą grę na 7. Znaczy się jakby powiedzieć. Moje biedactwo. Halo, Ewelita. A jest coś chcesz? Nie, dziękuję. Ty? Nie? To ciotka. Chyba skasuję ten, nie, uwytnę ten materiał. Będzie. No, wytnę materiał. I znam go na koniec. Tak, zrobię to, więc zrobię dla was serię z Crysisa. Pójdę do kolegi. Będziemy kalibrować z 8 na 7 tą grę. Pomoże mi ściągnąć. Pomoże mi zainstalować, wpisać kod tutaj pod spodem. Tak jest, sery. O, tu jest ten kod. A jest płyta. O. Tu też jest płyta. Tu już nie jest. Płyta. Najpierw. Dwie płyty instalacyjne. Najpierw pierwszą, w połowie program pisze, że rzuci drugą, a później znowu pierwszą. O, o, są dwie płyty. Najpierw program się domaga, że wrzuci pierwszą w instalacji, się instaluje, później drugą, później z powrotem pierwszą. Jest GTA. Mamy gazetkę. Też skudy i mapę. Mogę się rozłożyć tą mapę. Mapkę rozłożę. To jest właśnie cała mapa
cała mapa GTA czwórki i Episodes from Liberty City. Mam tutaj też zrobiony plakat. Dziewczyna strzela wino. Też z GTA Episodes from Liberty City strzela. Nieźle. Jak to założyć? Złożyłem mapę. Mapę złożyłem. Mapę złożyłem. Dobra. Więc ja się z wami żegnam. Było mi miło zrobić dla was live. Kolejny live może postaram się w piątek, prawie sobota. Może zrobię wam w poniedziałek, w wtorek. Nie. Przepraszam, skończono z tym. Dzisiaj jest 17. Może jeszcze jak w piątek na tydzień lub za dwa zrobię jeszcze czegoś innego. Będzie mogę wam zrobić sferę, gdzie mam te imprezy sam. A. Po pierwsze, ubierać się ciepło, zimno. Zimno, paskudnie. Śnieg sypie, łopaty pierwszego się odgarniać. Samochody ogrzewać. Wcześniej kierowcy muszą wstawać. No bo żeby rozkrowy samochód, drogo sobie odśnieżyć. I rozgrzać samochód, odśnieżyć sobie szyby, kurczę się tego. Drapaczką szyby trzeba podrzucać. I drogę sobie odstrzyżyć i rozgrzać samochód. No i to by było na tyle. Z tej strony Sebo, żegnam się, bye. Bye.